z nowym brędzikiem, lecący tajgierk po wysadzeniu spotkał się z jabłkiem w piekle. Cóż Państwa, dograli się, dobawili się w szlachecką arystokrację, że patrzcie jacyś my inteligentni, kulturowi, nie to co tam w Europie, we Francji, wybuchy, burdy na ulicach, a my patrzcie, u nas wszystko spokojnie, wszystko ładnie i popijałem napój Tiger. Cóż, popijałem napój Tajgierek. Na ile to ładnie i inteligentnie sądzić każdemu Polaku i również społeczeństwu, które spostrzegają, patrzą na te działa Polaków, na ich patriotyzm. Jakaś reklama zrobiła na niby to sprzecznościach politycznych, a tak naprawdę brudzie, który niżej każdego poziomu nie to, co tam przyzwoitości. Krótce mówiąc, żeby ten brud, żeby to paskudstwo niżej pasowe kiedyś powstrzymać, trzeba ten tajgierek po prostu wysadzić nareszcie i namalować po tym już obrazki, kiedy ta fabryka, no przynajmniej dla fabryki wiele trzeba, a dla tego oddziału reklamowego niewiele trzeba. Na razie bez ludzi. Kiedy ten oddziałek reklamowy Tajgierka leci do kosmosu, jak on namalował w swoich brudnych reklamach, advertisingach. A po kosmosu leci do piekła, właśnie że. I wtedy nie trzeba i rachunku wylewać, to w studiach minęła 20 i robić milionowy tyraż reklamy. Praca reklamodawców, na który oni zgarną niezły pieniądz. Lub już trochę lepsze wymówienie, przemówienie tego cerowskiego, że nie trzeba kupować tego, tak, nie trzeba kupować. Kiedy na mogiły twoich bliskich, samych rodnych ludzi, którzy oddali życie за твою вольность, свободу, уратовали тебя, вливают соденье, ведра, говна, и рекламуем то по целому святу, так, не треба там те ведра куповать, не треба там фирмы теж розпрошенять, так, чтобы все запомнили о том. Не курды, высадить, как тен дядок змарл не так давно, который мовил о бедных дичаках, сырычиков, же затапять, refugees, показывает там. А, але у себя в краю, ни тен дядек, ни никт из тих великих, курды, патриотичных гмаху в Польске, никт ниц не може зробить. Як цо хсече, трохи там тих форщиков и ілящ там czegoś tam pozostało się od prawego sektora, teraz w Ukrainie. Oni zrobią za was tą robotę, jak co wy niezdolni już wysadzić kurde do jebienie fini, bo wasze dzieci w następnych pokoleniach będą wysadzać wasze sumienie i wasze codzienne bla 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 o patriotyzmu będą wskazywali jako puste balakaniny i tyle. Nie ma u nich, u takich paskudnych post komuch, żadnych sumieni patriotycznych, żadnych duchownych, byli jakich rozwinięć moralnych, byli jakich zasad. I dlatego to będzie trwać, trwać, dopóki nie zaczną się jakieś radykalne działa przeciw tej paskudnej, to nawet nie postkomuchy, to po prostu paskudne świry, gnidy,
których trzeba jakimś czynom uczyć. A na czym ty ją nauczysz, kiedy ona oprócz strachu nic nie rozumie, nic w jej w głowie nie ma. Nie posiada ona nic. Będzie z tym tylko gorsze. Jak co nie robić, byle jakichś. To nie super tam radykalny jakiś tam krok. To zwyczajny, normalny, nawet nie odwet. To po prostu przestępstwo i pokaranie. Oni zapłacili za рекламы, отшкодования, препрощины, але юж тим тайгерким, хуйгерким, поделено сполученство. И тарас специально, так, чтобы попадшили, чи солидарношовцы, чи националисты, чи польцы, нормальные поляцы, которые належат до руху антиокупационного, так поведеть. Teraz paskuda poskomuchowska, putynowska różna, będzie specjalnie piła to piwko, te wody, te napoje, żeby upokarzyć, żeby upokorzyć patriotów. Tam już nie będzie super kontrowersyjnego, obraźliwego, ale sama marka, brand będzie przypominała resztę społeczeństwa i ten, kto będzie ją pił, będzie wyglądać, opa, jako jakiś tam superman, superhero. А так, курде, он будет пил этот тайгерик. А ему будут люди, нормальные там дичаки, смеяться с него. Пачьте, идиота, пьет высаженный в пекло тайгерик. Курде, какие-то чверненты. Их высадили, а они то гумно пьют. Ну, курде. Чтобы так на костях похотеров на крови богатыров в Польске, чтобы так и робить сош, то направде треба меч на тыле хоры панства и невылечальне хоры, и никто не лечит. Против курника в пуше Беловежской, против онкохорых робим какие-то заходы, что-то там вычунаем, что-то там, ну, что-то робим, дбаем, чтобы тканки хоробы не распространяли еще. А тут ниц, прошу бардзо, хорайче, Польска может цалковитче быть закажена тем гувным паскудским. И уж трудно бенджи до вылечения, кеды вейдом, не дай бог, вкрочен яцыс опцы оккупацийны войска, которые хцом бы забрать якіс терены суверенной Польски и решта-решта, etc. Сонджич полякам о тим. И не только сонджич, так у себе ниц не робят. А потом сонджич так, кеды чи здрайцы, бендом, же те здрайцы, бендом витали те окупаційні войска. И бендом робить диверсии и пришказать еще с тим войском окупаційним. И вагули с окупантами. Хибридової белякої війни пришкадзать вальчить. Такий то народ рощне на бруді тхужовським і здраджецьким, на закаженим організмі. Власне відомо, що всі плацом піти, цити, податки до скарбниці, до скарбувки, до бюджету панства Польські. Але таці макспели, які пложом таких тайгерки, то, что они плацом, они и забирают с собом в могилы до пекла. Польскость. Попросту. Иными словами. Плацаем какие-то миллиончики, а втягаем, вхлинаем в свое пекло польскость. Попросту. И с того поводу инни фирмы пропольские, которые допомагаем польскощі. Я не мам на увазі ОНР, не мам на увазі Всехпольська, не мам на увазі ружні такі самі. Мам на увазі нормальних поляків, мам на увазі солідарність і то, що століттями кояжеться з нормальним, не погардливим, не ідіотичним польським. Втеди таці пропольські купують польські продуценти продукції польській,
będą bardzo skutecznymi na polskim rynku i propolscy Polacy będą kupować ich produkcję osobiście, gdy nowa marka, na przykład propolskiego jakiegoś koncernu, takiego wyjdzie, ja choć nie pijący, ale by latem z zadowoleniem kupiłby, wypił piwkę lub napój z polskich warzyw z nowym brandzikiem. Lecący tajgierk po wysadzeniu spotkał się z jabłkiem w piekle ze smakiem borówek. Lub jeszcze wiele z setkami można wymyśleć coś nowego. Firma antypolski konkurent tajgierek lecie w piekło. Nowy sort jabłuszek, który zrobiony z pięknego jabłonkowego sadu. I ten sad jabłonkowy powstał na obornikach Maspeksa, tego tajgierka, który znęcał się nad Polskością. Tyle. Sprawy polskości.